Najważniejsze jest to, aby polubić starsze osoby. Ta praca dla chorych starszych jest szczególna, bo wymaga cierpliwości, wymaga tego, by dostosować nasz sposób mówienia, nasze słuchanie, musi to być uważne słuchanie, do sposobu przekazywania, komunikowania się, jaki mają osoby starsze. Kiedy poświęcimy trochę czasu, usiądziemy spokojnie, wytłumaczymy czasem ponownie komunikat czy pytanie, uzyskujemy odpowiedź na to zadane pytanie, które pierwotnie myśleliśmy, że nie uda nam się uzyskać. Dlaczego jest to ważne, porozumienie się? Otóż po to, aby dobrać metodę leczenia czy sposób diagnozowania do tego, jakie są oczekiwania pacjenta. Osoba starsza, mimo swych dolegliwości, ma pełne prawo do tego, by zrozumieć proponowane metody leczenia i aby wybrać, dopasowując je do swoich potrzeb, do swoich pragnień. W pracy z osobami starszymi ważną rolę odgrywają wolontariusze, szczególnie jeśli chodzi o ośrodki długotrwałego leczenia. Kontakt z osobami młodymi, wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne pomagają zachować osobom starszym aktywność, a przez to sprawność, pomagają im lepiej, pomyślniej starzeć się. Zachęcamy więc do tego, aby odwiedzać osoby starsze, które są zarazem wielkim bogactwem. Ich wiedza, doświadczenie życiowe, które chętnie przekazują, często dają nam dużo więcej, niż my im ofiarujemy.